Wiadomość od Twojej osoby ukochanej, czyli wiadomość od Niego lub od niej. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale. Jak zwykle orakel miłosny, czyli wróżba, przepowiednia miłosna, rozkład miłosny. Dzisiaj zobaczymy, co osoba, za którą tęsknisz, którą kochasz, której jesteś zakochana, chcę Ci przekazać. Oczywiście zapraszam wszystkich nowych kochanych słuchaczy do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry. Wtedy nie przegapicie żadnych premierek z wróżbami. Również proszę, komentujcie, czy z Wami te wróżby rezonują i lajkujcie z kciuczkiem w górę, jako wymiana energii. Potrzebuję również oczywiście wszystkich tych Waszych aktywności na moim kanale. Kochani, na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich, którzy mają dylematy miłosne, chcą podjąć jakąś decyzję, nie wiedzą co zrobić lub mają po prostu inne pytania o zawodzie, karierze, finansach, mieszkaniu, przeprowadzce, pracy itd. Zapraszam, mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie e-mail, jaką wróżbę sobie życzycie, a ja odpiszę Wam od razu i podam warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie. Teraz, kochani Państwo, macie do wyboru dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to aniołek czerwony. Druga grupa to kamień z napisem love, czyli miłość. Wybierzcie sobie aniołka lub love, z który przedmiot wolicie, który przyciąga Wam oko, który magnetyzuje Was. I zaczynamy. Grupa numer jeden to aniołek czerwony. Für immer, czyli na zawsze. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Czyli wy jesteście oboje na wieczność poświęceni, w tym sensie sobie dani, przeznaczeni. Czyli wy jesteście sobie przeznaczeni na wieczność. I zobaczmy, co jeszcze on chce Ci powiedzieć. Wyciągnę trzy karty. Jakaś podróż. Nie wiadomo, kiedy się spotkacie. Być może tęsknicie za sobą, czyli chciałby się z Tobą spotkać, chciałby przyjechać lub żebyś Ty przyjechała do niego. Chciałby się spotkać lub spędzić razem z Tobą jakąś podróż, jakiś urlop. Chciałby w końcu, byście się zobaczyli, lecz tutaj nie wiadomo, czy to się uda. Jest to jeszcze jakieś niewiadome ryzyko. Jest wielka tęsknota, tęskni za Tobą. Myśli o Tobie wieczorem, nocą, być może śni nawet o Tobie i czuje takie połączenie duchowe z Tobą. Chciałby też się właśnie tutaj spotkać koniecznie. Jest wielka, wielka tęsknota za spotkaniem. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga wybrała serduszko i kamień z napisem love. Dobrze, zaczynamy. Co on, ona chce Ci powiedzieć? Wow, Liebe, miłość. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Kiedy miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania? Miłość, kochani, miłość. Chce Ci ta osoba powiedzieć,
że Ciebie kocha, że ma do Ciebie uczucia miłosne. Po prostu miłość jest tutaj w powietrzu. Piękna karta, najpiękniejsza z tej talii kart. Miłość, róże, kolor różowy. Zobaczmy jeszcze, co chce Ci ta osoba powiedzieć. Być może było między Wami... przerwane jakieś spotkania, problem ze spotkaniem, tutaj blokada, urwanie związku, kłótnia, być może zraniliście się, te spotkanie, które miało dojść do skutku, nie doszło, tak? Zostało tutaj, ten plan został przecięty, przerwany, urwany, odcięty, czyli nie doszło do spotkania, ale ta osoba chce Ci przekazać, że chce z Tobą spotkania, chce Cię zaprosić, chce pięknego, miłego czasu z Tobą, chcę przeprosić, chcę wysłać wiadomość, chcę Ciebie zaprosić na randkę, na spotkanie, na uroczystość. Być może zrobić ta osoba też niespodziankę, będzie pisać jakąś miłą wiadomość i chodzi tutaj właśnie o spotkanie. Spotkanie dosłowne, realne lub spotkanie w internecie. Także tutaj jest temat nieudanego spotkania do tego czasu, ale również chęć spotkania, chęć jeszcze raz właśnie tej komunikacji i planowania spotkania, ponieważ ta osoba Ciebie kocha. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, i zapraszam oczywiście na mój kanał, do komentowania, subskrypcji, na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.